Na starcie jest dyrektor sportowy Adrian Banaszek. Jestem ja. Dzień dobry dyrektorze. Są piękne widoki. Piękne widoki, start w pięknych ruinach. Kierowca chciał nas dziś wywieźć, musieliśmy mówić, żeby zawracał. No i taki to jest klimat na tych wyścigach, o! Proszę. Dzisiaj robimy rzeź. Etapie. Marcin Dudziński był drugi, czyli wykonaliśmy zadanie. 6 sekund, na 6 sekund odjechał nam, znaczy się nam, no w grupie, w której był Marcin, na 6 sekund odjechał zawodnik z niemieckiej drużyny Bike Aid, ale w generalce wszystko wygląda bardzo dobrze. Jechaliśmy dobry wyścig, zadania były wykonywane zgodnie z planem. Na ostatnim podjeździe od dołu bardzo mocne tempo nadaliśmy z Michałem Pomorskim i odbiliśmy. Dlatego moja strata 10 minut na mecie nie ma dla mnie żadnego znaczenia, bo czułem, że robię dobrze dla drużynowej taktyki. Była taka, żeby jechać dzisiaj agresywny wyścig. Nie nagrało się, bo speaker się włączył i zaczął zagłuszać naszą odprawę, więc mogliście tego nie widzieć, ale mieliśmy jechać agresywny wyścig, zabierać się w odjazdy, animować też odjazdy już w drugiej części krótkiego, ale bardzo intensywnego etapu, więc no nie przeliczałem dzisiaj. Robiłem tak, żeby wyścig był jak najcięższy razem z chłopakami, a Marcin, jak to zwykle w tym sezonie bywa, dowiózł to w bardzo dobrym stylu. Tak naprawdę przed jutrzejszym płaskim etapem na plus jest nieposiadanie koszulki lidera, bo nie musimy jutro kontrolować wyścigu. No i to tyle. Na teraz oczywiście. Gulnar, miasto startu. Co człowiek pozwiedza, to jego. O, proszę, ostatnie poprawki. Tobiasz Pawlak, jakie plany na dzisiaj? Jechać czujnie pierwszy odcinek trasy, potem na zjeździe zobaczymy, co się wydarzy, bo zjazd jest dość długi, kręty. Niektórzy mówią, że niebezpieczny. Niektórzy. A potem co? Wjeżdżamy, dwie krótkie hopki. 4% i creme de la creme dzisiejszego etapu, czyli otwarta przestrzeń wzdłuż morza, dwupasmówka w stronę mety, około 50 km pięknej trasy, szybkiej, na bocznym wietrze. Boczny sprzyjający, więc to co Tobiasze lubią najbardziej. Oj, tutaj właśnie aeroskiepy. Nami, doskonale rozegrany taktycznie, ale Norbi, co powiesz o końcówce? Niezapomniana.
Nigdy takiej nie doświadczyłem. I na pewno na długo ze mną będzie w pamięci zostanie i naprawdę będę długo nie myślał. Na pewno przed spaniem dzisiaj. Powiedz mi, co barkiem rozwalił Marcin Budziński walcząc o etap? Lusterko. Jakiegoś pana Turka. Dostawczaku. Tak, jeśli będzie to oglądał, nie, pewnie nie będzie, bo to pewnie pójście w będzie. No to możesz się zgłosić, to coś tam wyślemy z zaprzyjaźnionego serwisu Autobahn Service, Bogdan. Tak, Banaszek i coś tam podeślemy do Turcji. A Tobiasz Pawlak przestawił jakiegoś tam pana. No co mu przebiegał przez ulicę, tak, niespiesznie. Nie na pasach oczywiście. Nie na pasach. I był popędzany przez panią policjantkę, ale stwierdził, że będzie sobie szedł powoli, więc... Takie tutaj mamy tureckie klimaty. A poza tym co, etap pojechany doskonale taktycznie. Od początku była jasna taktyka, którą realizowaliśmy. Na zjeździe zaatakowali... Znaczy nie, że zaatakowaliśmy jakoś super, po prostu wjechaliśmy pierwszy w długi zjazd, porwaliśmy tą grupę, lider dzisiaj miał problemy, zmieniał rower, jechał na nie swoim rowerze ponad połowę etapu i potem była taka sekcja pagórkowata, tam były skoki, ataki, aż w końcu oderwała się grupa z Tobiaszem i Marcinem z przodu i no i fajnie, i pojechało i Marcin ma teraz jeszcze trzech zawodników, którzy mają taki sam czas jak on i reszta ma minutę 7 chyba, nie, minutę 20 ponad straty mają do niego. Więc sytuacja przed jutrem jest dobra, aczkolwiek jutro, dyrektorze, jaki mamy etap? Górski. I mam przecieki. Że? 2 godziny przed odprawą, że może być skrócony. Powinien być skrócony, bo zrobili nam... Tak jest! Ale będzie skrócony. Ale płaski będzie skrócony! Ale nie będzie skrócony o żony płaski teren, tylko... O jaki górski teren, tylko o końcowe płaski. Tak? Bo chcą zrobić metę na górze. Na górze? Czyli będzie 9 dych, 3-300 w pionie. 3-300 w pionie, czyli bijemy na głowę kraj Basków, który jutro ma 140 km i 3-400 w pionie. 3-400. No, ale to 9 dych i 3-300 w pionie to taki MTB-owy. Za 2 godziny. Ja mam nadzieję, że... Nie, no. Jak za 2 godziny? O której macie odprawę? O trzeciej, ale to nie ja, to sędziowie z organizatorem. Aha. Ale jaja. Więc jaja jak bret. Sytuacja jest dynamiczna. Będziemy wam raportowali. Emi! 5-3-3! Opiszczony wesla! Etap trzeci, 90 km, 3300 w pionie. Dlatego dzisiaj bardzo ważne będzie co? Bardzo ważne będzie jedzonko. I bardzo ważne będzie to, żeby dowieść Marcina w jak najlepszej pozycji, sytuacji, jak najmniejszym kosztem do ostatniego podjazdu. I tyle. I zobaczymy, co z tego będzie. Nie, Bobo? Identycznie wygląda. Witam tutaj wszystkich fanów Pawła Bernasa. Właśnie ruszyliśmy do ostatniego skróconego, ale niekoniecznie łatwiejszego, bo mi się nawet wydaje. No, I had the same problem yesterday. You have to talk to the commissary, no? No, mam przejewa się też, nie działało, teraz nie działa naszym rywalom, konkretnie najgroźniejszym rywalom. Nie wiem, czy to źle, czy to dobrze, ale takie jest strzał, uwzględniać realia. No i jedziemy sobie, początek jest dość płaski, a później wjeżdżamy na 1200 i tak na 1200 będziemy 4 razy wracać. No. Ja czegoś takiego nie widziałem jeszcze w życiu, nigdy czegoś takiego nie jechałem, na pewno. Tym bardziej na tak krótkim dystansie. No ale i całe szczęście nie muszę tego jechać. No ale chłopaki tutaj jakoś sobie dadzą, ale widzę, że już skaczą nawet. Mają ci skakać mimo tego, że...
Piękny dzień, utrzymanie koszulki lidera na najcięższym etapie. Tutaj nasze rowerki sobie stoją. Dużo pracy całej drużyny, wykończona przez Marcina. Na koniec zajmowali się nim Tomek i słynny Bobo Kaczmarek. No i tak wygląda. Tak wygląda Marcin w żółtym. Klasyczne przypięcie numeru 13 do góry nogami. Tak wygląda Tobiasz Pawlak, filar naszej drużyny. Przed etapem, w którym będzie musiał wsadzić Tomka. Największy kark wśród koło Europy. Tomka i Boba do top 10. Pracując cały dzień w odjeździe. Pomyślimy. Pomyślimy. Marcin, jak się jechało wczoraj? Dobrze. Dobrze, ostatni pojazd najcięższa, tak? To pod kontrolą. Pod kontrolą, o to chodzi. Tobiasz, jak dzisiaj? Nie, no okej. Wyspałem się. Wyspałeś. Pawlak się wyspał, mamy to. Wyspałem się, jest dobra. O, i tutaj, proszę. Skromne dekoracje. No, pogadamy. A teraz jesteśmy gotowi. Teraz jesteśmy gotowi. Dziękuję bardzo. Chłopaki za wczoraj. Masz rację. Nie wiem, piękna robota wczoraj. Musiało się fajnie oglądać telewizji, szkoda, że tej telewizji nie było. To prawda. Bo by zobaczyli kawał przedstawienia widzowie. Na pewno fajnie by się oglądało, bo od początku do końca byliśmy wszędzie. Ale brakuje nam dwóch kropek na D. Brakuje nam dowiedzenia tego do mety, dlatego proszę o czujność dzisiaj. Pomor, tak jak wczoraj gadaliśmy, od jutra odpoczywasz, ale dzisiaj jeszcze gdy trzeba, no to pilnujesz przede wszystkim dwóch bikejdów, chociaż oni uważam, że raczej będą też starać się odpuszczać jakieś odjazdy, nie? Ale no wiadomo, no jak odjedzie coś z mniejszą przewagą, ja będę... sekundy, tak? Ktoś tam będzie walczył o premię? Będzie Pradec będzie walczył o premię na pewno. Bo ma sekundę do drugiego miejsca, nawet nie do poli, do drugiego miejsca. To można i korzystać, żeby się nie angażować. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że mamy 5 osób, na które trzeba spojrzeć, bo szósta osoba ma 3 minuty straty w generalce. Ja nie wiem, jak ten Pradec się czuje na sprintach w ogóle, ale jeśli on gdzieś tam kiedyś finiszował za juniora, no to myślę, że jakaś fantazja w nim się obudzi, taka łańska, że jednak postara się. Zaczyna się pięknie, właśnie wywaliłem się na schodach wychodząc z toalety, a teraz okazało się, że mam gumę w przednim kole. Do startu jakaś minutka, także jest super.
sobie zaplanowaliśmy, wszystkie etapy kontrolowaliśmy, które dał każdy z siebie wszystko. Do samej mety sądzę, że powinniśmy być zadowoleni, więc jeszcze raz dziękujemy za całą uwagę na wyścigu. O wiele więcej takich wyścigów. Ja dziękuję za dzisiaj tylko. Nie no, dziękuję naprawdę za ten pociąg, bo było znakomicie. Dziękuję. Dzięki.